Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego: widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich: jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę. A po 8 dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął po środku i rzekł: pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus: uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siądźmy teraz. Mamy dzisiaj bardzo znaną Ewangelię o świętym Tomaszu. Ewangelia, która nam pokazuje coś bardzo, bardzo ważnego. A mianowicie mówimy o Tomaszu niewiernym. O Tomaszu, który wiedząc, że Jezus zapowiadał zmartwychwstanie i uczestnicząc w tym wszystkim, powiedział w pewnym momencie, że nie wierzę. Ale jak do tego doszło, że Tomasz stracił wiarę? Bo my też czasami tracimy wiarę. Jesteśmy ludźmi wierzącymi i w pewnym momencie pojawiają się w nas wątpliwości. Takim momentem, kiedy pojawiają się wątpliwości, często jest okres dojrzewania. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy dojrzewam, to się usamodzielniam. I wtedy potrzebuję też zweryfikować, każdy sam, niezależnie od wychowania, zweryfikować, czy to, co słyszałem, czy to, co do tej pory dochodziło do mnie, czy to jest prawda, czy nie. Jest taka potrzeba wewnętrzna, żeby się przekonać samemu. Czasami to jest tak, że ktoś ci powie, że ognisko jest gorące i to tobie wystarczy. A innym razem trzeba sprawdzić, czy ten ogień jest na pewno tak gorący, że ja go nie utrzymam. Albo że 5 sekund to wytrzymam nad ogniem, a ktoś inny kolega mówi, że 10 sekund wytrzyma. No więc muszę sprawdzić, czy to jest taka temperatura, że ja wytrzymuję, czy nie. Mamy taką potrzebę, żeby pewne rzeczy sprawdzić. Czasami wierzymy, bo ktoś nam powiedział i ktoś za nas sprawdził i już wierzymy. Ale są takie osoby, które mają wielką potrzebę sprawdzenia samemu. No i wtedy sprawdzamy, czasem się oparzymy, czasem ponosimy tego konsekwencje przez całe życie. Ktoś na przykład chce wypróbować, czy taka prędkość na motorze to jest taka już bezpieczna czy niebezpieczna. Przewraca się i potem jest kaleką na całe życie, ale chciał spróbować. Więc są takie momenty, że coś próbujemy i konsekwencje mamy na całe życie. Czasem się zdarza, że próbujemy i konsekwencji nie ma, a innym razem wierzymy Panu Bogu. Albo wierzymy rodzicom, wierzymy komuś, kto nam powiedział i przyjmujemy to jako nasze słowo. I teraz Tomasz dzisiaj w Ewangelii okazuje się, że nie był tam, gdzie wszyscy apostołowie. Po prostu zapomniał, wybrał inne miejsce, miał ważniejsze sprawy. Apostołowie są razem wszyscy w Wieczerniku, ale nie było tam Tomasza. Tomasz jest człowiekiem, który nie jest na swoim miejscu, nie jest tam, gdzie wszyscy. Tam, gdzie apostołowie doświadczają Pana Jezusa, spotkania z Nim i tam Go zabrakło. I to jest znowu sytuacja z naszego życia, kiedy nie będziemy na jakichś rekolekcjach. Na przykład mam ten moment, że zadaję sobie różne pytania. Taki moment trudny. Trudny, bo mam doświadczenia jakieś bolesne, rozstania, jakieś nieprzyjemności. I trudny moment jest, w którym powinienem szczególnie stanąć przy Panu Jezusie. Szczególnie Go zapytać. A ja sobie wtedy powiedziałem akurat w tym Wielkim Poście czy w innym momencie, nie pójdę do spowiedzi.
nie powiem o grzechach Panu Bogu, tylko zostanę z tym sam. Będę w ukryciu, nie powiem wprost, ale się będę ukrywał i tak dalej. Są różne powody, które sprawiają, czasami nawet dobre, tak nam się wydaje, że dobre, ale sprawiają, że nie jesteśmy na właściwym miejscu. Nie jesteśmy tam, gdzie w tym momencie być powinniśmy. Nie przyjdę na Eucharystię, nie przyjdę na rekolekcję, nie porozmawiam o tym z małżonkiem, tylko gdzieś próbuję rozwijać to, co coś usłyszałem i teraz będę to rozwijał i we mnie jakaś będzie po prostu narracja przeciwko drugiemu. Efektem jest to, że Tomasz nie tylko nie uwierzył, ale uznał, że go wkręcają. Że wszyscy apostołowie, którzy spotkali Pana Jezusa, że oni go chcą oszukać, że się zmówili razem, żeby oszukać Tomasza. I to są bardzo, bardzo momenty niebezpieczne, dlatego że Tomasz nie jest w stanie się z tego wykręcić. Tak poddał się tej narracji wewnętrznej jakiejś, że próbują mnie wszyscy oszukać, że tego nie przyjmuje. I 8 dni, cały tydzień jest podział we wspólnocie, bo uważa, że chcą mnie oszukać. On zna Jezusa, wiedział, że Jezus mówi o zmartwychwstaniu, widział cuda, które Jezus czyni, zapowiadał, że zmartwychwstanie, że będzie ukrzyżowany. To wszystko się stało zgodnie z tym, co Jezus mówił, a uznał, że apostołowie go wkręcają. Nie przyjął, że nie byłem tam, gdzie być powinienem, w wieczerniku, gdzie byli wszyscy. Może się spóźnił, może zaspał, może coś tam po prostu się pojawiło, może bez jego winy, ale o tym, że próbują go apostołowie oszukać, moje doświadczenie jest takie, że zaczyna o tym z innymi rozmawiać. Że idzie z tym do osób, które też nie spotkały Jezusa, i mówi im, jak apostołowie są okropni, jak próbują oszukiwać, jak... I to wszystko gdzieś się dzieje za plecami. Wszystko gdzieś po kryjomu, nie potrafi z tego wyjść. I zobaczcie słowa, które mówi. Dopóki nie włożę palca mojego do boku, do rąk Pana Jezusa, w rany Jego, nie uwierzę. On się zaklina, dopóki tego nie zrobię. A w momencie, kiedy Pana Jezusa spotyka, to tego nie robi. Okazuje się, że to jest niepotrzebne. I to jest nasze doświadczenie, które ja gdzieś często słyszę, że ktoś powie, dopóki tego nie zobaczę, to nie pójdę do spowiedzi. Dopóki nie zobaczę na własne oczy, to albo, no nie wiem, co musiałoby się, nie wiem, co musiałby Pan Bóg zrobić, żeby mnie przekonać. I w pewnym momencie jest takie doświadczenie, że Bóg dotyka serca, i nagle ktoś podejmuje decyzję, że idzie do spowiedzi. Nagle ktoś podejmuje decyzję, że zmienia swoje życie. Nagle ktoś podejmuje decyzję, że przebacza. A wcześniej się zaklinał, że tego nie zrobi. Są takie osoby nawet, które przyjeżdżają na rekolekcje, albo to często jest też w Medjugorje, że ktoś jedzie i... Miałem taką sytuację z takim chłopakiem około 30-letnim, że mówił, że choćby mnie ogniem zmuszali, to nie wyspowiadam się. I mamo, słyszysz to? I się wyspowiadał w Medjugorje. Tak? To jest pod wpływem kolejek, pod wpływem doświadczenia kolejek do spowiedzi. Coś poruszało jego serce i to się stało. I tak jak mamy u świętego Pawła, który prześladuje i w końcu na doświadczenie Boże, to poruszenie serca, nagle wszystko się zmienia. Warto też o to Boga prosić, bo z reguły te wątpliwości w naszym życiu co do działania łaski są związane z tym, że w danym momencie, gdzie Bóg nam podawał rękę, nas tam nie było. Bóg nam podawał rękę, żebyśmy się pojednali, podawał rękę, żeby Jemu uwierzyć. Nas tam zabrakło i później wymyślamy sobie różne historie, że... Tak już musi być, bo tamten zły, bo ten zły, bo tamten zły. No i dlatego tak już musimy w to... I rozwijamy to, że gdzieś nas zabrakło. Przecież nie powiemy publicznie, nie przyznamy się, że to przeze mnie albo coś, że to moja wina, że ja dzisiaj nie wierzę, albo że jestem sceptykiem. Tylko gdzieś zawsze musimy to zgodzić na cały świat.
A Jezus no, ma dostęp i ma swoje drogi do naszego serca. Czasem trzeba trochę poczekać. Czasem, jak u apostoła Tomasza, jest to 8 dni, a czasem to będzie 40 lat. Mój rekordzista, którego mi się udało wyspowiadać, to było po 72 latach. To jest taki... Mogę wam tę historię opowiedzieć, bo to było w Łodzi podczas kolędy. I to jest jak Pan Bóg czasami przez jakieś zaniedbanie, przez jakąś sytuację czeka na człowieka. Ale podczas kolędy miałem na karcie, że tutaj przyjmują pod tym numerem, a nikt nie odpowiadał. I pukam, i czekam, pukam, i w końcu jakiś dziadek w piżamie wyszedł z drzwi obok. I się pytam go, czy przyjmują kolędę. On mówi, nie, oni są nie gotowi. Ja mówię, ile pan ma lat? On mówi, 93. To już nie ma co czekać, że pan będzie gotowy. Ja wchodzę. I się okazało, jakoś tak... Nie był, że się strasznie buntował, tak? Ale taki był w ogóle już tak 93 lata. I jak wszedłem, to się okazało, że jego żona też w piżamie, że już tak funkcjonują w tych piżamach. I że oni rozmawiamy. A kiedy u spowiedzi byliście? No to już spowiedź to będzie w niebie. No jak w niebie? Ja do was przyszedłem po to, tutaj was, Bóg przysyła mnie do was, żeby was wyspowiadać. Nie. I od słowa do słowa to ostatni raz u spowiedzi był w 45. Na ślubie. Właśnie z tą małżonką, która była obok. I tam wydarzyły się historie, które zablokowały zupełnie na możliwość spowiedzi. Bardzo trudne, traumatyczne. Ale rozmawiamy i w końcu to co? Spowiedź będzie? I widziałem, że jest jakieś doświadczenie duchowe, gdzie powiedzieli, dobrze, to niech ksiądz przyjdzie jutro. My się ubierzemy i się przygotujemy. No, po 72 latach, to żeby się jakoś przygotować, warto by było. Ale powiedziałem im, że będę dzwonił dopóki otworzą. Także to nie jest wymówka jakaś, że ja mam przyjść jutro, tylko... I przyszedłem kolejnego dnia, byli gotowi, od razu otworzyli i ta spowiedź się dokonała. Ale to jest jak czasami jakaś sytuacja w naszym życiu sprawia, że Bóg puka różnymi momentami, aż się dopuka do nas. I to jest też to z Tomaszem. Tomaszu, włóż ręce w moje rany. Włóż rękę do boku. My na ikonach mamy, że on wkłada, ale nie wkłada w Ewangelii. Nie potrzebuje włożyć tego palca ani rąk w rany Jezusa, to wszystko, co gadał wcześniej, nie ma znaczenia, bo doświadczył Boga żywego, Jezusa, który mówi do niego i wtedy się zmienia wszystko. Także zachęcam, żebyśmy po pierwsze zawsze byli tam, gdzie Bóg nas chce, żebyśmy nie przegapiali tych sytuacji, które wydają nam się, że nie teraz, nie dla mnie. Bóg woła o spowiedź, woła o spotkanie, woła o pojednanie. Daje momenty. Przegapisz jeden, będzie drugi. Może za 72 lata. Może za kilka dni. Ale Bóg się o nas upomina, bo chce naszego zbawienia i buduje też naszą wiarę, nawet kiedy wybieramy niewiarę. Amen.